Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski i witam was w Pereraś. Chciałem powiedzieć, że znowu widzę ukraińskie wojska desantujące się nam w kraju, ale to już nie jest dla mnie żadne zaskoczenie. Dlatego wyślemy coś szybko, jeszcze szybciej i mam plan. Ja mam idealny plan moi drodzy, ale musimy sobie teraz to zrealizować. Na początku mamy tutaj kilka tej dywizji. Możemy je wystawić jeszcze, nie wiem, tutaj. Wystawmy je tutaj i zrekrutujmy sobie troszkę dodatkowej armii. Uwierzcie mi, tak sądzę przynajmniej, że dodatkowa armia się bardzo przyda, gdyż musimy wzmocnić porty. Moim zdaniem nie będzie to koniec ataków, które nas tutaj męczą, nas tutaj atakują. To po prostu nie, na pewno nie będzie koniec. Rozdzielcie się, niech jedna dywizja stoi tu, niech jedna dywizja stoi gdzieś tu. Tak by byli przy tych portach mniej więcej. Później te trójkę wystawimy, ale na razie chciałbym ich mieć tu gdzieś obok. Po prostu ja się boję, że nas będą męczyć i atakować, i atakować, i atakować, i atakować, i atakować. I jeszcze więcej atakować po to, będą po prostu robić to, co robili wcześniej. Czyli standardowo nas męczyli upierdliwymi atakami w naszą stronę. Tak można to nawet rzec. Zatem tutaj zrobiliśmy co chcieliśmy. Tutaj zrobiliśmy. Zróbmy to. Military Police. To suppression bonus daje. Tutaj jest plus 10 dodatkowe. Plus 10. Bo planuję zrobić dywizję kawalerii. Takie wiecie, no konie do wody i tak dalej. Ale to już będą takie, specjalne dywizje, które będą idealnie lepiej działy. Dobra, słuchaj, na razie podejdź sobie tutaj. Tak, podejdź sobie tu. Ty możesz podjechać sobie ten punkt. Zróbmy garnizon, który będzie pływał po tym rejonie. Bo tutaj ich statki i konwoje nie powinny przepływać. No, nie powinny po prostu. Jeżeli tutaj będą przepływały, to jest ewidentne cheaterstwo. No, nie, jak mają przepłynąć, skoro no, nie mają jak, prawda? Dalej, powinniśmy się skupić już na gnieceniu ich na tym froncie, pozbyciu się Rusków, jak ktoś ładnie zauważył. To jest po prostu robimy taką zemstę za mistrzostwa świata w Rosji, co teraz aktualnie trwają. I nawet jak teraz to nagrywam, to już wiem, że Egipt wygrał z... przegrał z Rosją 3-1, więc my to wszystko spłacamy. Tutaj po prostu spłacanie tych długów. Podejdźcie sobie, to jest taka, dla mnie to jest taka formalność, szczerze? To jest dla mnie właśnie ewidentna formalność, po prostu wybicie tych kilku typów. Po co mogą nam zrobić? Powiedzcie mi, co mogą nam bardziej zrobić, bo moim zdaniem nic nam właśnie nie mogą zrobić. Zajmiemy sobie rejon po rejonie, najlepiej byłoby zająć te wszystkie porty, po prostu raz i zająć te wszystkie porty. Przy okazji muszę ciągle tutaj patrzeć, mamy tak dużo tych komunikatów, że człowiek na to nie zwraca uwagi tak naprawdę. A bombowce nam latają naprawdę w całym kraju, wszędzie, gdzie nie spojrzymy, tam czerwono. Tutaj pewnie zwykłe myśliwce, tutaj jak? Też zwykłe myśliwce, ale tutaj pewnie bombowce. No właśnie, te bombowce cholerne, które nam niszczą i bombardują non-stop kraj. Nawet byśmy mogli zainwestować troszkę obronę przeciwlotniczą. Zresztą tutaj w Ankarze gdzieś. Pokażcie mi to, proszę. Niech tak zbudują się jakieś dwie przeciwlotnicze. Może zbudujemy ich na tyle dużo, że będziemy mogli cały czas śmiało i czy to szybko, czy to wolno ściągać naszego przeciwnika. Dobra, idź sobie tutaj. Mamy aktualnie bardzo łatwo. Tu są łąki, tu są lasy. Znaczy lasu tutaj nie ma, bo jesteśmy aktualnie w środku piasków, więc tu lasów nie ma, ale to powiedziałem akurat źle, to przepraszam. Ogólnie sprawdzę, nagrywa się, dobra, słuchajcie. Zatem jest taki plan ogólnie, że najpierw skończymy tutaj sprawą, umocnimy się trochę na tych wybrzeżach, aby już tutaj nie wracać. Ja już nie mam zamiaru wracać do tych rejonów, bo mnie wkurzają. Podejdźcie sobie na razie tutaj, bo ja mam cały czas jakoś widno przed oczami, że tutaj nam się desantują. Jak to było wcześniej, będą nam się desantować. Dziwię się, że bot w ogóle unika desantu na Rzym, ogólnie na Rzym, na Italię, no ale to nie jest mój problem, prawda? To nie jest mój problem, to nie jest wasz problem, to jest niczyi problem. Poczekajmy na razie, może się uda... Dlaczego leci Erika? Dobra, niech leci, znaczy, wiecie jak się zastanawiam czemu, bo, znaczy jestem zastanawiam mnie, czy to ma jakieś powiązanie z tym, że grałem przed chwilą, dzień wcześniej, tak w nocy sam, taka wiecie. Czasami lubię sobie odpalić Hearts of Irona, tak sam dla siebie tak zwane, takie po prostu singlowa gra. I odpaliłem sobie, no to grałem Niemcami na podstawce, tak po twarzy z Mas, taki World Conquest z Niemcami. Powiem wam tak, wkurzyłem się, znaczy przerwałem tę grę, kiedy Niemcy, kiedy moim głównym przeciwnikiem, takim wiecie, majorem i tym podobne, stała się Indie z Kanadą. I wtedy pomyślałem sobie, dobra, już mi się nie chce grać tego save'a, nie będę się już męczył, bo podbijać Indie z Kanadą to jest po prostu coś strasznego i bardzo nieprzyjemnego. Mamy dużo fabryk, tylko że większość z tych fabryk jest po prostu czerwona, jest zniszczona, uszkodzona, bo nam psują tutaj wszędzie sabotaż, hihi, więcej sabotaży. No i przy okazji widzę, że pływają te niszczyciele i pancerniki i tym podobne i ściągają nam bardzo, ale to bardzo skutecznie wsparcie.
Dlatego myślę, że aż najlepszym pomysłem byłoby wbicie się odtąd i do Sycylii na przykład, bo z tego rejonu możemy przepłynąć spokojnie. Ale do tego będziemy mieli specjalne dywizje naszych koni, które ochotniczo znaleźliśmy jakieś konie dzikie, arabskie, to są najprawdziwsze konie arabskie, które po prostu pływają i będą nam pływać i sprawdzać, czy przypadkowo nie jest za głęboko. Podejdź sobie tu. Musicie cały czas chronić, zablokujemy tu jakieś dodatkowe oddziały, gdzie wy na przykład już moglibyście się rzucać. Wy moglibyście coś działać. Chwila, chciałbym tutaj jakąś dwójkę, tak, dwójkę żółtą, dwójka żółta niech atakuje, zważywszy, że te wojska tutaj są już naprawdę słabe. Jedzie coś tutaj, tak? No właśnie, jadą tutaj i gdzieś tam się desem... Chwila, bo tutaj nas zablokowali czołg. Znaczy, to się odbije łatwo, ale... Dużo komunikatów. Gdzie jest dużo komunikatów? Tu. Tu się desentujecie, tak? Nie, nie, idź, już się nie trenuj. Czyli desantują nam się od dołu, znowu na Rodos. O, będą kawalerzy z Rodos, a nie, jednak nie. Czyli to był fałszywy alarm, jak przypłynęli, tak uznali, że wiecie co, może przypał i nie, na szczęście nie będą chcieli wycofywać. Może też tutaj pomóż. Tu nic nie atakuj, uwolnimy naszą dywizję pancerną, bo ona może się zniszczyć tutaj łatwo. Uwolnijcie, dobra, atakuj teraz tutaj tych. O, właśnie coś takiego. I żaden nie przejdzie, żaden. Tak samo jak wy moglibyście ich zaczepić walką tutaj. Czołgi nie sobie stoją, wy sobie podejdziecie. I błyskawicznie, musimy zajść po prostu usunąć tę sprawę rosyjską. Bo to mnie wkurza, ta sprawa tutaj mnie po prostu wpienia. Ona daje mi taką grrrr. Takie mocne grrrr. Tak jak taka reakcja na Facebooku jest taki grrr. To wyobraźcie sobie taką moją, taką reakcję spotęgowaną do 1000 razy. Takie grrrr. Macie 50 dywizji, boże, mamy 50 dywizji od 160 do 170 cywilnych. Ja bym chciał taki przemysł, uwierzcie mi, my jesteśmy dwukrotnie słabsi niż taka Belgia. Tylko boję się jednym. Znaczy jednym się znaczy nie boję, po prostu jakbyśmy odbili sobie Niemcy. Bo wiecie, że odbijając Niemcy, tworząc Niemcy, wpuszczamy Związek Radziecki, który nie ma dostępu do krajów Ententy. I to jest spoko z jednej strony, ale z drugiej strony jednak mamy troszkę takiej blokady, takiego bufora, który nam przeszkadza normalnym rozwijaniu się i atakowaniu przeciwnika non stop. Chwila, gdybyśmy mogli jakoś zablokować dywizję tak, tutaj kolejny kociołek zrobić, jedź tutaj, ty też mógłbyś podejść właśnie tak. Jakieś dodatkowe oddziały wejdą, tu wchodzicie, zaraz robimy dodatkowe squad wipy. I trzy oddziały, które nie są zaznaczone, ha, to są konie, dobra, konie na betonie, konie w betonie. Konie, które za chwilę zaczną pływać, gdyż będziemy musieli je przetestować. No tutaj nie przyjdziemy, tutaj sobie pływają ciągle te łodzie podwodne. Tak samo jak ktoś ładnie wspominał o Royal Navy, tak już pokazuje, co jest cały Royal Navy, to. Te trzy niszczyciele, to jest całe Royal Navy, to jest smutne i jednocześnie jeszcze smutniejsze. W ogóle ciekawi mnie to. Ha, ej, w ogóle zauważyliście? Jak stracili Irlandię? Właśnie to chciałem powiedzieć, że to widzę flagę Zjednoczonej Szkocji i Anglii, ale to znaczy jak stracili Irlandię, to mi się flaga zmieniła. Fajnie. Znaczy, tak spodziewałem się, że tak może być, ale nie spodziewałem się, że tak to działa. Fajne rzeczy. A to się wydaje lepsze, bo 2,5 ludzi. 2,5% ludzi, więc to wydaje się o wiele lepszą myślą, że tak to nazwę, taką myślą. Bo po prostu ja też na przykład wybrałbym 2,5 ludzi, znaczy 2,5% ludzi, zważywszy na taką małą Irlandię, bo Irlandia jest malutka, nie ukrywamy, Irlandia jest krajem małym, nie jest jakoś tak zacofanym czy coś, ale po prostu jest małym, no kilka milionów mieszkańców będą mieli maksymalnie. Dobra, zamkniecie ich tutaj i zatem za chwilę się rzucimy w ich stronę, gdyż tutaj stracą kolejny dostęp do jakiegoś portu z Kuwait, Kuwait City ma jest to brytyjskie i posiada tu 93 tysiące ludzi. Okidoki. Wbijcie się tu. Nie będzie pewno tak łatwo, bo mają zaopatrzenie, ale z portu po prostu. A wy moglibyście rzucić się w dół. O właśnie, coś takiego. I widzicie, nie mają szans odeprzeć tych ataków. Tylko nie chcę tutaj przypadkowo, muszę cały czas działać tak, żeby nie stracić przypadkowo kontroli nad jakimiś obszarami. Wiecie o co chodzi, że jak walczymy, to walczymy tak, aby nic nie tracić. I przy okazji nie tracić jak najwięcej ludzi, bo chodzi o to, że... Możemy walczyć, spoko, możemy szturmować jak najbardziej, bo możemy zrekrutować jeszcze, nawet powiem wam, że 20% normalnego manpowera na mnie przyszło. Tutaj przyjdzie jeszcze dodatkowe 8,5%, czy będziemy mieć 20%? Jeszcze 10% ludzi zmobilizujemy i to może dobijemy do miliona. No, template, czego nie produkujemy? A, Modern SPG. No tak, no ale będziemy to produkowali, więc akurat nie ma żadnego strachu. Dobra, wezwijcie sobie to. Nie wiem, możemy wezwać Szwajcarii. To? Co? Czekajcie, bo to jednej rzeczy nie ogarnąłem. Wzywamy przez Szwajcarię, wzywając od nich przez
Konwoje. Okej, ale zrozumcie, o co chodzi. Wzywamy przez konwoje, prawda? No konwoje tutaj działają i tym podobne. Spoko, ja tu nie mam żadnego, ale żadnego nic. Ustawcie się tu. Lecz, z drugiej strony... Gdzie oni mają porty? Oni żadnych portów nie mają. No właśnie. Jakiś ewidentnie błąd gry. No zróbcie może to tak, ropy już nie ściągamy. Na pewno nie ściągamy tutaj tej ropy. I nie ściągamy tutaj tej ropy. I mamy dwa dodatkowo, dwie fabryki cywilne, które wykorzystamy w najlepszy możliwy sposób. Przy okazji widzę, że może już nasze pelotki... Tak, nasze pelotki zaczynają coś ściągać, Boże! Zaczyna się! Nawet będziemy mogli wzmacniać te pelotki naszymi... Znaczy, jak zauważyłem kiedyś, bo tak zazwyczaj ignoruję to, ale tutaj robiąc artylery przylotnicze, wzmacniamy naszych anti-air attack. Zdaje mi się, że to jest to. No i zmniejszamy tą jakość bombardowania na nas, więc muszę to wykorzystać. To musi być wykorzystane. W ogóle ja to za późno ogarnąłem tak naprawdę. Potrzebuję w całym kraju jakieś pelotki. Tutaj jakieś płotki, pelotki. Nawet wiecie, co on zrobił? Tyk, 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 tyk. Ale skończyłbym tą, która się aktualnie robi. I moglibyśmy zmienić na przykład nie z Construction Repair, ale na przykład Construction Engineering. To moim zdaniem będzie spoko. Znaczy, to się jak wydaje, że to będzie spoko pomysł, bo to musi być spoko pomysł. Tak samo jak jedna dywizja chciałbym dołączyć tutaj do Konstantynopola, który musi być punktem. To jest taki newralgiczny punkt. Jak ktoś właśnie zaokreślił, tak, w odcinku, to myśleliśmy, chyba że to był 10 na 11, gdzie kończyliśmy odcinek, tym myślałem, że będą desantowali się w Konstantynopolu. To ładnie zauważyłem, że desant na Konstantynopolu oznacza po prostu upadek. Więc nie możemy sobie pozwolić na takie coś, jak właśnie desant w tym miejscu. Dobra, atakujcie. Tutaj widzę, że jest bardzo dużo was w tym jednym rejonie. Zatem powinniśmy to jakoś zminimalizować. Bo tak, za dużo was jest w jednym takim rejonie. Ale w sumie was też jest bardzo tutaj, jakby to powiedzieć, mało, o. Piszę mało. No to jedź już tutaj pod port, Jedź takim blitzkriegiem, jesteś ciężkim czołgiem, który powinien być dość szybki. Tutaj usuniemy kolejne dywizje, tutaj usuwamy kolejne dywizje, tutaj będą stały dwie. Tak, idziesz już, przyjacielu? Musisz powiedzieć, że idziesz, tak, idziesz, super. Tutaj się nic nie zmienia, nawet się nie chcą wykrwawiać. Ale gdybyśmy tutaj zwiększyli to po prostu ilość pelotek w tych wszystkich rejonach, no bombardują nam te fabryki cały czas. 10 maja, za 7 dni. No będziemy mieli tego jeszcze więcej, to będzie okej. Dobra, róbcie pelotki. Zrobimy pelotki tu, zrobimy pelotki tam. Zaczniemy może coś ściągać, bo te bombowce faktycznie dają nam mocno popalić, ale fakt, to jest po prostu takie... To jest naprawdę takie bardzo, ale to bardzo nerwujące i denerwujące. Wy tutaj atakujecie, wiecie co? Rzuci. Ruszajcie szturmem. Już dokończmy formalności, o. Oni są tutaj po prostu za słabi, żeby na cokolwiek zrobić. Tak samo jak tu mógłbyś jechać tutaj, bo to jest jakiś dostęp do portu. Tu gdzieś samoloty latały i ściągały nam konwoje. No. Nie zauważyłem nawet tego. I jak, ściągacie? Już ściągają, już coś się tutaj dzieje. Jeżeli będziemy ściągali tego jeszcze więcej, to będzie jeszcze lepiej. Bo tutaj z tego co widzę, zalatają jakieś Strategy Bomber 1, 1P8, to też jest taki standardowy, który no... Nie ma, inaczej nie ma takiej jakości bojowej. Uwaga, gdzieś tam się desantują, gdzie? Znowu tutaj, tak? Zapada Sławia, ale jak... Aha, bo ona może desantować się z portów innych krajów, okej, rozumiem. A jak jednostki tutaj szkolą się, dobra, no to wystawcie jeszcze więcej, potrzebujemy dużo tej armii. Idźcie. Wystawicie się, nas pewnie zaatakuje, tak? A jak się nas zaatakuje, to będziecie mogli... O, dobra, zaatakował nas. Straci troszkę tej organizacji, a my go zamkniemy tutaj. I koniec z desantem. I to jest cały ich desant. Azja Minor, czyli to jest to. Dobra, Azja Minor to jest ten rejon, znaczy to jest cały ten rejon, więc w sumie to jest bardzo mylące, bo mogą nas od południa i od całej reszty desantować. Od południa i od północy. Mamy tylko dwie strony, jeżeli chodzi o góradu. No chyba, że ktoś powie północny, wschód, zachód, ale to jest zachodni wschód. Taki bardzo śmieszny zachodni wschód. 1423, dobra, produkują się te SPG. I zaatakujcie tu. No i widzicie, nasze lokalne oddziały naprawdę robią doskonałą robotę. Tak samo jak tutaj ten taki wylew na nich, bo to inaczej nazwać tego nie można, jak po prostu takim wylewem naszego przeciwnika. Dobra, Jet Engineer. I moglibyście aż na tych jetów stworzyć lepsze jety. Możecie stworzyć jeszcze lepsze jety? Możecie, jasne, why not? Twórzmy, jak już zaczniemy produkować samoloty, to przynajmniej bardzo wysokiej klasy technologicznie te samoloty będą. Atakujcie wszyscy po prostu. Zniszczymy naszego przeciwnika, jak to powinno lecieć i wyglądać. To było wasze zawsze, to Abu Dhabi? No tak, bo teraz zaczynają się brytyjskie tereny. Tutaj kończą się nasze, a tu zaczynają się jakoś brytyjskie za chwilę, dokładnie.
Ej, chwila, wait. No. Tutaj odsunęliśmy sobie troszkę tych armii, a ja nie chcę tu nic mieć odsuwanego. Tutaj się nam Rusy nie desantują, całe szczęście. Aha, to, bo tutaj są kolejne dwie dywizje, które nie chronią Konstantynopola. Czołg wieślu, bo tu nic nie mamy. I musimy was zmienić dowódcę na chwilę, bo tutaj w sumie dałem, żeby wszystkie jednostki szły pod ten rozkaz i to był mój błąd. Mamy zresztą też za mało generałów, moglibyśmy zrobić jakichś takich randomowych generałów. No dokładnie, jakiś taki dwóch z randomowymi obrazkami, jak coś, którzy będą stali po prostu generałowie od siedzenia i pierdzenia w stołek, czy jak to nazwę. Zróbcie proszę tego dywizjona. Ustawmy go tutaj, bo czerwoni nie są ustawieni zawsze pod żadną strzałką ani nic. Ale gdzieś tu pływają, gdzieś tutaj pływają konie. Gdybyśmy chcieli wysłać konie stąd, dotąd. To jest taki test, po prostu konie pływają w barkach. No i już są, a gdybyśmy wtedy wysłali konia tu. Nie, stój. Stój. Bo tu już wiemy, że tu nie da rady, tu nas złapano. Ale ta końcówce samej, ta końcóweczka sama i zostaliśmy złapani. Czy dacie radę uciec? No dasz radę uciec, no proszę cię. Musisz się wciągnąć w walkę, no genialne, no po prostu cię biją, a ty zamiast uciekać, panowie uciekamy, gonią nas. No czekajcie, my będziemy do nich robić jak konie i może uciekną, bo myślę, że jakaś wichura się zbliża. Ale nie, nie uciekną. Musimy więcej koni w szablonie mieć. Może takie jeszcze 4 dywizje. A wy tutaj dobijcie przeciwnika już jak najbardziej się da. Tutaj żadnego dostępu do portów raczej nie mają, z tego co się nie mylę. Mają, w jednym miejscu mają, ale ten dostęp za chwilę im zniknie. A wtedy my zrobimy sobie całkowity wyszturm na ich pozycję, na ich siły. I nie będzie żadnego problemu, prawda? Bo gdzieżby mógł być tutaj problem? Wy tutaj stoicie i ładnie chronicie. Brytyjczycy stracili znowu Afrykę. Może zrobimy jakiś Afrika Korps, chociaż wolałbym wysłać tutaj Italian Korps tak naprawdę. I znowu mamy stal? Z czego? Odbudowało nam się, czyli raz się na mnie niszczy, a raz się na mnie niszczy. Nie, już nic. Już nic nie ściągajcie. Mamy bardzo dużo stali. Jakieś fabryki nam się produkują. A jak wyglądają nasze pelotki? Pelotki coś tam cały czas ściągają, ale zmniejsza się ich ta skuteczność bombardowania, bo jednak coś i takie znowu piu, piu robi. Takie piew, piew. Dobra, cały kraj spelotkowany. Nie możemy sobie pozwolić na niszczenie tutaj naszych rejonów. Musimy zaprzestać ich bombardowań, bo już enemy bombing to jest minus 20%. I to jest bardzo denerwujące. Serwis, propaganda? Jasne. Z mobilization speed zawsze się przyda. A jak tam tutaj wykończacie ich? Wykańczacie, to już jest sprawa końcowa. Nie mają w sumie żadnych tutaj szans przeciwko nam. No, i jedziecie, wykańczacie. Takie wykończenie wnętrz to będzie bardziej. A dlaczego to jesteśmy nagle tyle stali? Ktoś musi jej naprawić. Bo raz pewnie tej staliny będzie brakowało, a raz nie. Ale jednak na razie nam nie brakuje, no. Chyba, że już nie produkujemy tyle sprzętu, bo nas zniszczyli te wszystkie czołgi. Nie, naprawdę. Aż dziw, nie? Aż trochę dziw. Heavy tanki? Już 400 prawie, dobra. Znaczy heavy tanki by nam się troszkę... Chociaż gdybyśmy tutaj wstawili... Modern SP Artillery. Wtedy soft attack zwiększałem się o 92. O 92. Zróbcie to i zróbcie to. Przyda się. Jakieś fit hospitale i tym podobne, nie będziemy marnować tyle ludzi. Jak będziemy nawet toczyć jakieś walki i tak dalej, no to nie będzie żadnego problemu. No tutaj nie potrafisz się obronić przed kilkoma ruskimi. Oni nawet wody nie mają. Nie mają wody ruskie, no i wiecie co się dzieje. Widzicie co się dzieje po prostu. Chwila. Waszą dwójkę chciałbym pozostawić na brzegu. Ale chciałbym, żeby ten rozkaz tu został usunięty. Gdyż wy będziecie oddziałem, który po prostu będzie chronił tu i dostaniecie pod swoim rozkazem Selima Altiego. Semi Alti, czyli taki bardzo dobry człowieczek. Ten ma kogo? Surowego, tak? Taki surowy lider. No to może akurat jej rzecz się nie przyda. A tutaj wy też moglibyście stać się oddzielonym oddziałem. Jakkolwiek to brzmi. Usuńcie to i stańcie sobie pod rozkazami tu. Gdzie będziecie pod rozkazami Kazima Arkierta i przy okazji stworzymy sobie nowego marszałka Musa Orbaja, który zostanie promowany na marszałeczka. I ten pan marszałek oczywiście będzie może zarządzał tutaj oddziałami garnizonowymi. Nie jest na razie tego bardzo dużo, ale coś zawsze jest, prawda? Sam cię, żeby po prostu już moglibyśmy normalnie rozdysponować jednostkami. Dobra, okopanie się, bo ty masz tylko bronić. Wasze zadanie jest tylko bronić, więc ty w sumie nie będziesz miał dużo do roboty.
Tak, żeby wszystkie jednostki normalnie mogły walczyć i normalnie działać. Wybyć się ich, wybyć się ich wszystkich. Tak samo jak wyzbyć się ich tutaj wszystkich. Nie mają żadnych szans. Uwierzcie mi, to nie ma żadnych szans. A jak to działa? No bombardują nas jeszcze mocniej i jeszcze mocniej. Nasze pelotki coś tam ściągają, ale to jeszcze nie jest taka idealny stan, jakbyśmy chcieli. Bo tutaj też nam niszczą te pelotki, prawda? No właśnie, niektóre pelotki są nam niszczone, niektóre są budowane, ale spoko, jak zaczniemy robić tutaj te anti-airy tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj, to ja sądzę, że będziemy... O, tutaj static anti-air damage, tu jest właśnie to, co powiedziałem. Czyli tutaj zwiększałem się też? No, powiem wam, że spoko, że sądzę, że będziemy mogli to jak najbardziej ugrać. Tu mam jakieś jednostki niezaznaczone, aha, bo to są nasze konie. A gdybyśmy zrobili taki, to są takie eksperymenty, to są eksperymenty na zwierzętach, proszę na to nie patrzeć. Jeżeli jesteś obrońcą praw zwierząt, proszę wyjść z kanału. Nie no, żartuję, nie mogę nikogo zmusić do wyjścia z kanału, ale no, tutaj nie zobaczycie nic innego. Dobra, czyli tutaj nas atakowały, czyli raz, czyli musimy wysłać gdzieś konie, żeby te konie tam walczyły, a później możemy wysłać normalnie oddział. Tak mi się wydaje z tego eksperymentu. Tak to wygląda, prawda? No już. Bo teraz nam coś ścięło i tak bardzo powoli chodzi. A tak jak mówiłem, jak to kiedyś wcześniej powiedziałem, bardzo jestem zaskoczony, że ten mod tak bardzo ładnie działa. Dobra, list z pustyni idziesz tutaj, a ty podejdź sobie już pod obszary tu. Niech te 22 dywizje płyną. Jak, koń dopłynął? Coś ścięło. No koniu, dopłyń. Koniu, dopłyń. Dlaczego nie dopływasz? Aha, bo tu jest jeszcze... Czekajcie, czyli ta bitwa morska oddziela się również tutaj, czyli po prostu oni siadając tutaj, dosięga jeszcze ogień tutaj. Okej. Czyli tutaj taki desant odpada, musielibyśmy z trzech stron pewnie desantować się. Znaczy tak to widzę, chwila. Tutaj wy próbujecie atakować, czyli nas nie atakują, te żółte wojska podejdą. Ale czy te żółte wojska nie moglibyśmy zabrać wam czołgi? Moglibyśmy wam zabrać czołgi. Dokładnie, wy czołgów nie potrzebujecie na razie. Tak samo jak tutaj jesteśmy ładnie chronieni w wielu miejscach, te wojska górskie nie dość, że dobrze bronią się, bo to są takie, wiecie, elitarne trochę. No to wszystko jest w porządeczku, tutaj się obronicie, tu się obronicie. Moglibyśmy nawet więcej górskich wojsk robić, gdybyśmy chcieli? Pewnie tak. Ale teraz jakaś chyba większa kampania trwa, bo nam trochę laguje. O, coś tutaj tak latacie mniejszą ilością samolotów, panowie. Mam nadzieję, że będziemy ściągali ich tyle, że oni nie będą mogli nam tego wyniszczać. Tak samo boli mnie sam fakt, że tutaj jest po prostu tyle tych... Oj. Ej, czy nas odepchnęli znowu, czy nie? Czy mi się zdaje? No nie, raczej nie odpychają nas. Widzę tylko, że cały czas to narastają większe szanse. Boże, Rosja na nas, wiecie, ile zgryzła zębów? Oni na nas zjedli 2 miliony żołnierzy. Ej, idźcie tu. Idźcie tutaj, możemy zawsze wystawić już dodatkowe siły, które będą się nam gdzieś tam szkolić. I gdzieś w Grecji. Gdzie w Grecji? Gdzie? Dobra, tu się zdesantowaliście, niestety żołnierze, dzielni żołnierze z RODOS tam się zdesantowali, ale ta dwójka może sobie podejść. Wy możecie sadzić tutaj z boku i przestańcie na razie robić fikołki i pajacyki, gdyż po prostu to nie jest lekcja, nie jest to lekcja gimnastyki korekcyjnej, tylko po prostu wojna. Pozbądźcie ich tutaj. Wy się pozbędziecie, tak? No, spoko. To nie są żadni rywale tak naprawdę dla nas. Ale jedną dywizję bym chciał tutaj. O, jak śmiesznie. O, jak śmiesznie. No to widzę, że wam się desant udał po byku. Tak samo jak wy pewnie macie cały czas rozkaz iść tam, prawda? Dokładnie. Podepnijcie się pod tego marszałka najlepiej. Bo w sumie i tak nie macie nic lepszego na razie do roboty. No, możecie... Nie. Już się nigdzie podłączajcie. I pyk. I już nie musicie nigdzie stać. Mam teraz zagrywkę. Zastanawiam się, jak powinniśmy tak naprawdę zdesantować się na przeciwnika. Zagwozdkę. O, to jest dobre słowo. Przygotujcie się i atakujcie. Jak to wygląda? No, nasz generał ma większe doświadczenie. Umie walczyć w piaskach i tym podobne, ale jednocześnie to my musimy przejść przez rzekę. Czyli punkt obronny, który miał nas ratować, jednocześnie staje się naszym katem, jeżeli chodzi o drugą stronę. Dobra, konie, wy tutaj sobie podpłynijcie. Jak tam nowe konie z betonu? Już są. Widzę, że już jest. Pyk, proszę bardzo. Konie na betonie, proszę podejście. Musimy cały czas sprawdzić. Teraz biją się tu. Teraz biją nam gdzieś tutaj. Tylko boję się, że... Ile produkujemy tych konwoi? Chyba wystarczająco mi się zdaje. Tak, 3, 4... Prawie, no 3,5 tygodniowo. To jest fajna liczba.
A jak to Modern Speedy? Modern Speedy też jakoś żyje. Tutaj pelotki nam się budują non-stop, biją nam to wszystko, oczywiście, no to jest normalne, żeby nam tutaj bili, krzywdzili i tym podobne, ale my też ich tu wyniszczymy. W sumie nie możecie nam nic zrobić więcej w tym kraju, bo i tak nie macie co bombardować. Nasz kraj to jest gruzowisko, to jest taki raj dla cygana. Mamy tutaj wszędzie gruz. Po prostu gruzy od wszystkich budynków. Ej, patrzcie. A pomóżcie im atakować z tej strony, ty też im pomóż z tej strony atakować, na przykład ty też mógłbyś tu zaatakować. Niech to będzie oddział graniczny, on to będzie sprawdzał paszporty, paszporty z Polsatu, troszkę jak przy granicy z Sosnowcem, gdy wjeżdżacie do Sosnowca, wiem, bo ja mieszkam koło Sosnowca, ja wożę graniczy z Sosnowcem. No to muszę czasami pokazać, podobno jak się pokaże jakiś indeks studencki, to opuszczają bez paszportu, ale ja w takie bajki nie wierzę. Możecie zrobić to. I tu możecie zrobić, nie wiem, na razie nic. Moglibyście zrobić coś z myszołkami? Nie, bo to są medium, 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 ale to moglibyśmy zrobić. Tutaj, z ten artylerią. Ale to musielibyśmy zrobić to. Chyba tak? Tak, field airfields i tak dalej. Spoko. Wykończcie tutaj jakieś oddziały. Nie, nie, wy podejdźcie sobie tu, bo widzę, że tu nikt nie chce chronić. A to wytępimy, wytępimy i będziemy trzymali Kair tylko dla siebie. Taki wspaniały mił Kair. Kair, o Jezus Maria, gdzieś tam się... I kaj ty się desantujesz. I kaj ty się desantujesz, przyjacielu. No i co z tym chcesz osiągnąć, że ty się tu zdesantowałeś? Gdyż dla ciebie już naciąga 11 tysięcy wojsk. Ile nam się MPR zrobiło? 19,3. Zróbcie war propagandę. I czy może będziemy mogli zrobić ten? Kolektywiści, kolektywiści. Okej, okej. Transfer land, co? Co? Chwila, czekajcie. Możemy skorować sobie Polskę, Słowację, Litwę? Wow. Fajnie. Ej, szadersko. Pracujemy podział zarąbiście. To jest zarąbiste. Babciu. Przy okazji produkują na siebie jakoś samoloty i tym podobne, co mnie bardzo cieszy. Może za chwilę zacznie produkować też tutaj jakoś samoloty. Bo stali nam brakuje, znowu. Ale stal możemy sobie nadrobić. No widzicie, raz stal jest, raz stali nie ma. Raz stal jest, raz jej nie ma. Zdaje mi się, że to chodzi tutaj o to bombardowania w tym rejonie, albo jak nam bardzo psują. Pokażcie mi to. Tutaj latają jakieś. Tutaj nic nie lata. Całe szczęście w tym przypadku nic nie lata. Ale bombardują ciągle na ten kraj. Lecz spokojnie, pelotki tutaj będą robiły za niedługo swoje. Już coraz więcej, już coraz bardziej kraj jest zaminowany tymi pelotkami. Jeżeli możemy nazwać to po prostu zaminowaniem. Ale na pewno będziemy teraz próbowali zdesantować się tymi wojskami. Ty możesz wstać, ty tutaj możecie podejść. Ta jedna konie, pomimo że nie potrafią się bić, po prostu wysyłam mnie na nich tajfuny dzikich koni, to jednocześnie oni wszyscy konie nie potrafią się przebić. Pomóż mu tam. Niech to po te dwa konie na razie stoją. A my spróbujemy już w następnym odcinku, gdyż teraz widzę, że. Wyobraź, ja wiem, że teraz leci to powolutku, ale to jest po prostu specyfika tego, że mamy już długo, dużo czasu już minęło. Dużo czasu już minęło, więc to specyfika po prostu tejże samej gry. Zróbcie to. Lecz od następnego odcinka już będziemy się zastanowali. Ja sądzę, moi drodzy, że to będzie idealny moment na zakończenie tego odcinka. Ja byłem Szpaku Szpakowski, a to było Führer Reich naszymi Osmanami. Czystymi i pięknymi jak łza. Trzymajcie się ciepło. Cześć!